Rolnicy na całym Pomorzu ponownie wyszli na drogi. Organizowane przez nich blokady to forma protestu wobec tzw. piątki dla zwierząt. W powiecie tczewskim zablokowano krajową 22 w Czarlinie. My przede wszystkim protestujemy przeciwko piątce dla zwierząt, ponieważ poprawki, które zostały wprowadzone, i tak nas nie satysfakcjonują. Czyli tak naprawdę dalej walczymy o to, aby ta ustawa w ogóle nie weszła w życie. A dlaczego rolnik ma na tym stracić? Jest bardzo wiele aspektów, ponieważ tak, cały system, jaki ta ustawa daje, to całe rolnictwo i koło rolnictwa straci 40 miliardów złotych. To jest tylko jeden z tych aspektów. Ja jestem hodowcą bydła mlecznego. My już na dzisiaj tracimy na przykład na jednym cielaku mięsnym 300 zł, ponieważ kosztowały 1000 zł, teraz kosztują 700. I to jest taki mój. Do tego produkujemy zboże. Jeżeli na przykład hodowcy, którzy nie mają bydła mięsnego, tak, nie będą kupować pasz, naturalnie cena zbóż spadnie, tak? A ludzie z miasta mówią, dobra, my nic winni nie jesteśmy, nas to nie obchodzi, czy to człowieka z miasta wasz protest też jakoś powinien obchodzić? Jak najbardziej, bo to jest domino, które systematycznie będzie się rozciągało i wy jesteście jakby na samym końcu tego. Czyli zapłacimy więcej po prostu? Za jedzenie na przykład, albo będzie gorsza jakość tego jedzenia. Protestujący chcą, aby rządzący odeszli od dalszych prac nad ustawą o ochronie zwierząt. Piątka dla zwierząt zakazuje m.in. hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Thank you.